Większość znanych mi przedsiębiorców kiedyś próbowała korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji i większość z nich bardzo szybko się zniechęciła, mówiąc, że treści, które dostają, są zbyt generatywne, nudne, nieciekawe albo że dany asystent pomylił się w odpowiedzi. Ponad 85% freelancerów, z którymi ja mam okazję współpracować, korzystają z narzędzi AI w sposób, powiedziałbym, bardzo chałupniczy. W praktyce po prostu marnują swój czas i potencjał, który te narzędzia mają. Często używając niewłaściwego narzędzia, marnujesz pewną szansę. Często wybieramy ChatGPT, bo to jest najbardziej oczywista odpowiedź i wszyscy z niego korzystają. A przecież narzędzi tego typu na podobnym algorytmie istnieje już masa na rynku. I niektóre z tych narzędzi potrafią być nawet 2 albo 3 razy bardziej efektywne przy tym samym koszcie. W tym materiale zrobimy takie krótkie porównanie kilku najpopularniejszych systemów opartych na sztucznej inteligencji, aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Mówimy o ChatGPT, Claudzie, Perplexity i Ollamie. Pokażę Ci, kiedy warto z nich korzystać i do jakich konkretnie zadań. I teraz to nie będzie analiza techniczna. To nie będzie weryfikowanie tego, które systemy są mądrzejsze albo które lepiej sobie radzą w bardzo specyficznych zadaniach. Spróbujemy podejść do tematu tak dosyć ogólnie, ale dzięki temu zaoszczędzisz czas i pieniądze, po prostu dobierając odpowiednie narzędzia. Prawdopodobnie dużym śrubokrętem dasz radę wbić gwóźdź, ale chyba praktyczniej było wybrać młotek, prawda? Na początku oczywiście drobny disclaimer. Oczywiście dla purystów językowych żaden z wymienianych przeze mnie systemów nie jest sztuczną inteligencją w prawnie rozumianym tym aspekcie. To narzędzia, które są oparte na dużych modelach językowych, tak zwanych LLM-ach, które upraszczają naszą pracę. Oczywiście w tym materiale dla uproszczenia będę mówił o takich narzędziach jak Claude, ChatGPT, Perplexity czy Ollama jako o sztucznej inteligencji. Drodzy puryści, proszę raczej mi wybaczyć ten błąd. Część freelancerów albo przedsiębiorców wybiera trochę to narzędzie tak losowo. Często to też powoduje, że na niektóre aplikacje płacą zbyt wiele. Na przykład nie wykorzystując w pełen sposób możliwości, które mają w ramach danego pakietu. Jeszcze nie, wręcz odwrotnie. Cały czas próbują korzystać z bezpłatnych wersji danej aplikacji, co też kończy się frustracją, bo mają one swoje ograniczenia. Kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami, często pojawia się też obawa o bezpieczeństwo. Czy wysyłanie na przykład danych związanych z raportami sprzedaży albo statystykami swoich klientów czy jakichś innych danych analitycznych do narzędzi opartych na AI nie jest trochę złamaniem jakiegoś przepisu RODO albo co się stanie, kiedy te dane w jakiś sposób wypłyną. No i najważniejsze to często brak strategii. Po prostu losowe wybieranie narzędzi do losowych zadań. Okazuje się, że większość ludzi po prostu nie rozumie, że wybierając odpowiednie narzędzia znacznie skrócą czas potrzebny na realizację danego zadania. Więc żeby dobrze dobrać narzędzie, trzeba je dobrze zrozumieć. Skupmy się teraz trochę na filozofii. Dlaczego pewne narzędzia powstają? Jaka jest główna myśl założycieli danej aplikacji? Zacznijmy od największej firmy na świecie w tym momencie, która zajmuje się tą tematyką, czyli OpenAI. Jednym z narzędzi OpenAI jest ChatGPT, czyli ta najbardziej powszechna aplikacja oparta na sztucznej inteligencji. Ich filozofia to wszechstronność, to uniwersalność zastosowań z naciskiem przede wszystkim na taką komercyjną użyteczność. Innymi słowy, ChatGPT będzie na przykład najlepszy do bardzo kreatywnego myślenia w kontekście biznesu. ChatGPT będzie też świetny przy pisaniu treści w różnych formatach. Albo, jak sama nazwa wskazuje, tworzenie długiej rozmowy, jakiegoś długiego wątku, który wymaga przedyskutowania tego tematu z różnych stron. Innymi słowy, ChatGPT świetnie sprawdza się na przykład w kontekście burzy mózgów, z najbardziej inteligentnym narzędziem, które ma dostęp do wiedzy na całym świecie. No i też ChatGPT świetnie radzi sobie z prostymi zadaniami programistycznymi. Jakie więc może być praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorcy albo freelancera? ChatGPT dzięki swojej wszechstronności umożliwia też dosyć łatwe połączenie się z nim za pomocą API, czyli takiego programistycznego języka, na przykład w automatyzacjach. Za pomocą Nate'a, N8N albo aplikacji Make.com możemy łatwo zautomatyzować pewne procesy. Na przykład w jednym z materiałów opowiadałem, jak połączyć chociażby obsługę maila. Czyli jeśli wpada na Twoją skrzynkę nowy mail, automatyzacja odpytuje ChatGPT, jak na tego maila odpowiedzieć i przygotowuje Ci draft wiadomości. Ten film jakiś czas temu stworzyłem, on jest wciąż aktualny, postaram się go Ci tutaj podlinkować. ChatGPT świetnie też sprawdzi się w kontekście redagowania treści, rozumianych na przykład jako przeredagowanie tekstu, który został nagrany w wersji audio. Czyli nagrywasz mu głosówkę, a on redaguje z tego konkretny tekst. No i też kiedy szybko chcesz coś sprototypować, czyli bardzo szybko sprawdzić pewne założenia, na przykład tworząc prostą aplikację w HTML-u, też dobrze się sprawdza w kontekście prototypowania jakichś prostych rozwiązań programistycznych. Prawdopodobnie największą konkurencją dla ChatGPT i firmy OpenAI jest Claude od firmy Anthropic. Zgodnie z tym, co sami o sobie piszą, to jest konstytucyjna sztuczna inteligencja z naciskiem na bezpieczeństwo, etykę i, co bardzo ważne, zgodność z ludzkimi wartościami. To zupełnie inna filozofia podejścia, więc Claude będzie najskuteczniejszym narzędziem do pisania bardzo długich treści. Niedawno dla jednego z moich klientów napisaliśmy profesjonalnego, merytorycznego e-booka w formie lead-magnetu, który miał około 20-30 stron. Claude był w stanie wygenerować tą treść praktycznie w jednym prompcie. Merytorykę, którą tam włożyliśmy, to było nagranie webinaru, nagranie transkrypcji rozmowy ze specjalistami i kilka dokumentów, które mieli wcześniej przygotowane w formie pisemnej. Claude był w stanie wyciągnąć z tego esencję i praktycznie w jednym prompcie napisać bardzo merytorycznego e-booka, którego następnie firma złożyła sobie samodzielnie w Canwie. Właściwie w przeciągu połowy dnia pracy byliśmy w stanie stworzyć naprawdę merytoryczny, ciekawy e-book z bardzo dobrym językiem. Aktualnie w Claude wersji 3.7 jest też niesamowitą aplikacją do tworzenia aplikacji. W dodatku często sama rozumie błędy, które popełnia i jest w stanie sama naprawiać. Claude świetnie też się sprawdza w zadaniach, które wymagają bardzo dużej precyzji. Jedną z elementów wyróżniających Claude'a są tak zwane artefakty, które mogą być gotowymi instrukcjami do wykonania. Krok po kroku, co sztuczna inteligencja ma zrobić z treściami, które jej dostarczamy. Więc Claude na przykład świetnie sprawdzi się przy analizie umów z ludzkiej perspektywy. Wyciągnie też niesamowicie dobrze esencję. Dużo lepiej sprawdzać to narzędzie w kontekście wyciągania wniosków z gotowych treści. No i naprawdę potrafi niesamowicie skutecznie tłumaczyć nawet bardzo trudne zagadnienia. Na przykład kiedy Claude pisze tekst w formie na przykład artykułu, to ma taką funkcję explain. Wystarczy zaznaczyć jedno zdanie w danym napisanym tekście i poprosić go o wyjaśnienie, co autor miał na myśli. Te wyjaśnienia są naprawdę bardzo skuteczne, bardzo ludzkie i bardzo ułatwiają mi zrozumienie nawet bardzo trudnych zagadnień. Kolejne narzędzie, które dzisiaj bardzo popularne, to Perplexity. Perplexity jest innowacyjnym narzędziem, bo przede wszystkim służy do researchu danych. Filozofia, która stoi za powstaniem tego narzędzia, to hybrydowy model łączący AI z wyszukiwaniem internetowym, który koncentruje się przede wszystkim na aktualności i wiarygodności danych. Więc Perplexity jest genialny przy wyszukiwaniu aktualnych informacji i trendów. Świetnie radzi sobie z researchem rynkowym czy analizą konkurencji. Potrafi też bardzo skutecznie sprawdzić fakty wraz z konkretnym podaniem źródeł. W wyszukiwarce mamy też taką możliwość wyboru, w jakich źródłach chcemy szukać informacji. Czy są informacje naukowe, czyli będzie korzystał tylko z baz naukowych, opracowań naukowych, po prostu w internecie albo w szeroko pojętych social mediach. To też świetne narzędzie do przygotowywania konkretnych materiałów opartych na aktualnych danych. Każde wyszukanie w Perplexity to też ogromna ilość źródeł, na których Perplexity pracował, przygotowując dany tekst, czy dane streszczenie, opracowanie, czy raport. Jedną z funkcji, którą bardzo sobie cenię w Perplexity, jest to, że kiedy taki raport zostanie przygotowany, to jednym kliknięciem możemy cały tekst w języku polskim w bardzo przyjemny sposób odsłuchać. Sam w ten sposób właśnie z niego korzystam. Często researchuję jakieś zagadnienie, research trwa czasami kilka czy kilkanaście minut i w tym czasie, kiedy idę do sklepu, na zakupy, czy po prostu gdzieś muszę pochodzić, uruchamiam sobie odtwarzanie i spokojnie ten raport odsłuchuję. Tak więc Perplexity ma takie praktyczne zastosowanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zresearchować dane dane, czyli chcą opracować jakieś zagadnienie, poszukać najświeższych informacji albo lepiej zrozumieć dane zagadnienie. To też narzędzie, które ułatwia na przykład śledzenie zmian prawnych czy jakichś regulacji, ponieważ przeszukuje najświeższe informacje. Genialnie radzi sobie z przygotowaniem briefów czy takich pitch decków z aktualnymi danymi. Dla mnie osobiście Perplexity jest też takim narzędziem do szukania informacji, które później obrabiam w Claude'zie czy w ChatGPT. Ostatnim narzędziem, o którym dzisiaj pomówimy, jest Ollama. Ollama jest sztuczną inteligencją od firmy Facebook, od firmy Meta. Filozofia, która stoi za tym narzędziem, to lokalna, otwarta AI z pełną kontrolą użytkownika nad danymi modelami. Najważniejszą zaletą Ollamy jest to, że możemy ją zainstalować lokalnie. Innymi słowy, możemy zainstalować Ollamę na moim telefonie, na moim komputerze czy na moim serwerze i korzystać z niego wyłącznie lokalnie, bez wyjścia na zewnątrz. Dzięki temu mogę opracowywać dane w bardzo zamkniętym ekosystemie. Więc Ollama jest najlepszym systemem do pracy na przykład z poufnymi danymi klientów, na przykład w branży medycznej, albo niezależnego działania bez dostępu do internetu. Ollama ma też sporo elementów takich konfiguracyjnych, które pozwalają nam dostosować tą sztuczną inteligencję do naszych indywidualnych potrzeb. No i pozwala też to uniknąć kosztów subskrypcyjnych, które mogłyby w przypadku alternatywnych narzędzi stale rosnąć. Jakie więc mamy praktyczne zastosowanie tego ekosystemu? Jeśli mamy odpowiednią infrastrukturę, możemy w ten sposób analizować tajne dane, które w normalnych okolicznościach balibyśmy się udostępnić na zewnątrz. Na przykład dokumenty objęte umową poufności. Ollama pozwala też tworzyć lokalnych, zaawansowanych agentów do zadań specjalnych. W przypadku niektórych modeli pozwala to też niesamowicie ograniczyć po prostu budżet, wydatki. No i na nasze potrzeby, instalując to lokalnie na naszym prywatnym serwerze, mamy przede wszystkim pewność, że te dane są tam kontrolowane i nie wypłyną nigdy na zewnątrz. No chyba, że ktoś hakuje nasz serwer, ale to już nasza sprawa. Oczywiście na rynku istnieje też masa innych algorytmów. Warto byłoby wspomnieć chociażby o GroKu, który jest stworzony przez firmę Elona Muska. Jest też kilka innych mniej lub bardziej istotnych narzędzi, ale Dużo ważniejsze niż to, że takie narzędzia istnieją, jest umiejętność korzystania z tych narzędzi, czyli odpowiednia strategia. Ja osobiście dzisiaj te narzędzia bardzo mocno ze sobą mieszam, rozumiejąc, że to jest motek, to jest śrubokręt, a to jest wkręcarka. Zamiast polegać na tylko jednym narzędziu, bardzo często łączę najmocniejsze kompetencje tych narzędzi w jeden ekosystem. Warto byłoby tutaj wspomnieć o pewnym narzędziu, o którym pewnie będę opowiadał jeszcze wielokrotnie przy innych materiałach. Mówię o N8N, czyli N8N.io. To narzędzie, które pozwala ze sobą integrować wiele różnych narzędzi, czy wiele różnych dedykowanych agentów do dedykowanych zadań. To oznacza, że do jednego agenta możemy podpiąć różne systemy oparte na sztucznej inteligencji i korzystać z nich równocześnie. Więc nim zaczniesz korzystać z jakiegoś narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, to zastanów się, jakie zadanie chcesz wykonać. Zdefiniuj cel danego zadania. Dopiero później wybierz odpowiednie narzędzie, czyli odpowiedni system, odpowiednią aplikację. No i oczywiście zadbaj o odpowiedni sposób komunikacji. Każde z tych narzędzi ma trochę inny sposób tworzenia promptów, czyli komunikatów. Regularnie weryfikuj, z których narzędzi korzystać się najbardziej efektywnie czy najskuteczniej w Twoich konkretnych zadaniach. No i na koniec, cóż, w większości przypadków opłaca się zainwestować w płatną subskrypcję, bo po prostu będziesz miał więcej możliwości. Wlicz koszty tego typu narzędzi w koszt Twojej obsługi. Dobry specjalista korzysta z dobrych, specjalistycznych narzędzi. Jestem ciekaw, jak Wy wykorzystujecie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji i które narzędzia są najbardziej efektywne w Waszej pracy. Napiszcie w komentarzu, chętnie nauczę się jakichś nowych systemów.